Albo może w sumie z powodem, ponieważ tutaj się dostajemy. W sumie może technicznie to było to miejsce, tylko po prostu gra nie załadowała checkpointu i tych skrzynek, które tutaj są, kurda, nie stą. Widzicie, za głupotę, kurde, się ginie. Ale to wszystko, mówię, to wszystko jest spowodowane tym, że ja z rana to nagrywam, nie? Przez co mój język się tak trochę plącze. Bo wstałem jakoś o 6 z rana, bo z psem trzeba było zejść. Ta, ale w tym poziomie jeszcze będą nam towarzyszyły łby Cortexa w monitorku, co możecie zresztą zobaczyć. W sumie widzieliście, bo to już jest końcówka poziomu, więc nie zobaczycie. Ale szczerze, w N. Sane Trilogy zrypali tą muzykę tutaj, nie? No i ważny komunikat. Kanały należą do niejakiego Pinstripe Potoroo, zwane jako Pinstripe Potoroo, który jest bossem tej wyspy. W zasadzie to za niedługo będziemy z nim walczyć. Toxic Waste, czyli toksyczne odpady, coś takiego. Tutaj mamy możliwość zebrania niebieskiego klejnotu, kiedy robimy 100%, ale my tego nie będziemy robić, dlatego że niebieski klejnot nie będzie nam się po prostu opłacał do zdobywania, dlatego że nie ma żadnej ścieżki, która by ułatwiła ci jakikolwiek poziom z niebieskim klejnotem. I powiedziałem to tak szybko, jakbym, kurde, nie wiem, chciał tutaj uderzyć o Eminema. Ale soundtrack mega szanuje tego poziomu. Zresztą praktycznie nie ma jakiegoś mojego nieulubionego soundtracku w tej gierce. Każdy na swój sposób jest dobrym soundtrackiem. Tak, i w tym poziomie mamy dwa typy beczek. Żółte, czyli takie najzwyklejsze, i te właśnie, które odbijają się. I to są bardzo niebezpieczne beczki. To są bardzo niebezpieczne Krzysztofy Gonciarze. Na samym końcu, kurde, na samym końcu zginąłem. No to już po prostu było wredne trochę. To już było wredne ze strony tego przydupasa Pinstripe'a. I nie, ten ziomek to nie jest Pinstripe. Uwierzcie mi, to nie jest Pinstripe, ale to jest jego przydupas. Lub osoba należy... Chciałem powiedzieć lub osoba należąca do jego gangu, ale to w sumie na jedno i na to samo wychodzi. W sumie... No, w końcu, kurde, padł śmietnik jeden. Pinstripe. No to będzie dosyć... łatwa konfrontacja. Więc naparzamy się w posiadłości, w sobie mieszkanku, można by powiedzieć w takim miejscu, gdzie Pinstripe po prostu przebywa. I to jest glitch, który można w sobie w bardzo łatwy i fajny sposób wykorzystać, czyli spamisz speed attack. Ale mi się z jakiegoś powodu on wyłączył przy przedostatnim, że tak powiem, punkcie zdrowia. W sensie przy tej połowie w sumie. No ale bossik jest mega łatwy. Szczerze powiedziawszy, za dzieciaka to może tylko lekko mi sprawiał problem, dlatego że troszeczkę nie ogarniałem tej konfrontacji z Pinstripe'em i chciałem ją bardzo mocno raszować, a okazuje się, że nie warto nawet jej raszować, dlatego że konfrontacja i tak jest mega łatwa. I możecie tutaj dostrzec portrety Cortexa i Pinstripe'a po lewej i prawej stronie. Cortex sobie dosyć komicznie wyszedł na tym obrazku, nie powiem, że nie. No i technicznie teraz Pinstripe dał dupy, dlatego że za tą szybą był generator, który swoją drogą zniszczył, więc jakieś koszta będzie musiał pokryć teraz nasz kochany Pinstripe. I nie bądźcie zmyleni tym glitchem, który był przed chwilą z takim mocno przyciemnionym tłem. To jest normalne w Crashu jedynce, ponieważ, nie wiem, twórcy zrobili coś takiego i nie wiem w ogóle, co to miało na celu, tak szczerze. Może wkradł im się jakiś błąd w trakcie produkcji tej gierki, kto wie, kto wie. Nie, że tak powiem, nie ignoruję tego, mało tego, nawet nie bagatelizuję problemu, tylko w sumie o nim mówię. Jest to ostatni typ poziomu z liną. Liną i mostem, który nam tutaj towarzyszy. Bo już nie będzie więcej takich poziomów w tej gierce. No kurde, złap się tej liny, kurde, Crash. Ja to wam chcę pokazać. Ja nie odpuszczę. Widzicie? Mówiłem, że wam pokażę. A żyćka się nadrobi. Mamy jeszcze trochę poziomów. No, 2 życia udało się nadrobić teraz. I to jest właśnie problem, mówię, nie wiem czy to jest problem z moim padem, czy faktycznie Crash teraz ma takie swoje dziwne jazdy, że on czasami skacze pikselkę za daleko. Ale wydaje mi się, że to jest wina pada, dlatego że często jak wciskam strzałkę na lewo, to on po prostu się jakoś tak gibie też na prawo. Co naprawdę zwiastuje, że chyba trzeba będzie pada wymienić do playaka trójki. Na jakiegoś bardziej, nie wiem, stabilniejszego czy coś takiego? O! O to chodziło, o to chodziło. Tutaj będzie właśnie runda bonusowa Tauny, którą oczywiście nie zrobię. No i proszę, koniec. Poziom zrobiony. O nie, po prostu o nie. Całe szczęście, że tego poziomu nie robię na 100%. O mój Boże, Jezus Maria, Jesus Christ. To jest właśnie jeden z tych najgorszych poziomów, szczerze powiedziawszy. Oj, jak ja nienawidzę tego poziomu. Szanuję w tym poziomie chociażby to, że deszcz pada, że ma taki swój wyjątkowy klimat, ale nie lubię po prostu tego poziomu, nie? Mam koszmary za dzieciaka z tym poziomem. Nienawidziłem tego poziomu, ponieważ liczba game overów była dosłownie tutaj taka rekordowa, mogę to powiedzieć, z ręką na sercu. Sercu, a nie sercu. Jezus Maria. Ale hej, mamy jeszcze 10 żyć do zabrania i będziemy mieli pełne 99. Więc szansa jest ogromna na 99 żyć. Nie powiem 100%, bo zaraz się okaże, że kurde jakaś klątwa na mnie spadnie i stracę z 50 żyć tutaj. Bo serio, to jest poziom, który jest do tego zdolny. Tak technicznie reasumując. Serio, nie lubię bardzo tego poziomu, nie cierpię i szczerze powiedziawszy ten poziom powinien być spalany na stosie. A jeszcze tym bardziej w N. Sane Trilogy, bo w N. Sane Trilogy wprowadzili taką głupią zasadę, w sensie... Dobra, nie będę narzekał, to jest nawet sprawiedliwa zasada, jeżeli chodzi o kolorowe klejnoty. Ponieważ ten poziom w sobie posiada czerwony klejnot. I żeby zdobyć ten czerwony klejnot, to niestety twórcy zainspirowali się właśnie tym szaleńczo trudnym poziomem trudności z klasycznego Crasha 1. Czyli innymi słowy, jeżeli chcesz czerwony klejnot, to przejdź poziom bez zginięcia. Ale oczywiście tam do checkpointa, ponieważ jak zbijesz pierwszy checkpoint, to jak zginiesz, to powtarzasz cały level. Bo nawet jak zbierzesz wszystkie skrzynki, to pojawi się ta skrzynka z totalem, która została w Crashu 2 i 3 wprowadzona. I ona praktycznie się ci nic nie da. Tylko to, że hehe, masz niby wszystkie skrzynki, ale bardzo się starałeś, lecz dżema nie zdobyłeś. I wiem, że to się nie rymowało, ale wiecie o co mi chodzi. To było takie też nawiązanie do Hugo. Dobra, jesteśmy teraz tutaj, w tej nowej sekcji. Szybko, szybko, szybko. No. Mówiłem, to jest coś, czego ja nie lubię w tym poziomie, nie? I wyobraźcie sobie, jaki ten poziom był dla mnie męką, kiedy kiedyś robiłem te gierki na 100%, jak byłem mały. Wyobraźcie sobie, co to była za męka, ten poziom. Że to było nierealne do zrobienia na 100%. Na szczęście mamy tutaj checkpoint, który ratuje nam dupę, nie robiąc 100% w tym poziomie. Bo serio miałem trochę dosyć początkowej scenerii, którą musiałem widzieć jeszcze z 3 razy. Bo wy to oczywiście macie wszystko pięknie wyedytowane, a ja tu muszę kurde siedzieć na przykład cicho albo gadać sam do siebie do tego czasu, kiedy dochodzę do miejsca, gdzie zginąłem. Oczywiście w tej gierce jest ten poziom w kodzie gry, który nazywa się Stormy Ascent, który jest drugą wersją tego poziomu, gdzie jak tutaj idziemy z dołu do góry, to w wersji Stormy Ascent idziemy z góry do dołu, tak na dobrą sprawę. Technicznie z góry do dołu, bo później tak wracamy na samą górę, więc taki trochę miszmasz jest w tym poziomie Stormy Ascent. I ciekawostka, kiedy dostaniecie się do kodu gry za pomocą GameSharka, to kiedy odpalicie sobie ten poziom na normalnym Crashu 1 klasycznym, to nie będzie rundy bonusowej Airbrio, tak jak to w N. Sane Trilogy jest, tylko będzie runda bonusowa Dr. Neo Cortex, która tak na dobrą sprawę nie działa. Bo technicznie tak miała być trzecia runda Dr. Neo Cortex. O ile nie 4, ponieważ były jeszcze te skasowane poziomy, o których wspominałem, ten chociażby wodospadowy poziom i ten z pająkiem i naukowcem. Tych, co przed chwilą w sobie atakowaliśmy. Tutaj już byłem. I teraz tutaj. Tu będzie runda bonusowa Airbrio. I w sumie wam ją pokażę, na czym ona polega. Bo czemu by nie? Więc to jest runda bonusowa napastwiona żyćmi. A muzyka, która leci, to jest muzyka walki z Airbrio. Taki w sumie to był teraz przed chwilą trik, który wam pokazałem, czyli po prostu kiedy Crash, powiedzmy, jest w skoku, to kiedy w trakcie skoku wciśniecie speed attack, tak jak ja teraz tutaj, to zatrzymacie animację odbijania się. Taka mini ciekawostka. No i dzięki temu jeszcze 7 żyć nam brakuje do pełnego 99. Jest też oczywiście glitch na 100 żyć, ale ja go nie umiem wykonać w klasycznym Crashu. Wiem, że się to da zrobić, ale nie potrafię tego wykonać za bardzo. Wiem, że to się tak da w Crashu 2 zrobić. Nie wiem jak z Crashem 3, ale wiem, że w 2 da się tak zrobić. Bo w Crashu 3 szczerze powiedziawszy nigdy nie próbowałem, więc tutaj moja wiedza będzie trochę ograniczona. Ale jeżeli komuś się udało w klasycznym Crashu 3 zrobić glitch na ponad 100 żyć, to albo na 100 żyć normalnie, to szczerze powiedziawszy gratuluję takiej osobie. I jeszcze tylko 2 życia, jeszcze tylko 2 życia. Ale przynajmniej mamy koniec tego piekła. Czas na Lights Out, czyli jedyny taki poziom, który zobaczycie w tym let's playu. Poziom, który tutaj widzimy, to jest poziom w ciemności i tutaj jako nasze światło to jest Aku Aku, który zresztą widzicie, że ma tylko jedną formę, mianowicie nie możemy mieć nietykalności w tej gierce, ponieważ nietykalność w tej gierce jest zbanowana. A dokładnie to w tym poziomie i w poziomie z zwierzyną. No i ewentualnie w poziomie, gdzie coś cię ściga, więc tam nietykalność można by powiedzieć, że jest 100% zbanowana. Lubię mega klimat tego poziomu, ale też przyznam, że za dzieciaka się bałem tego poziomu jak cholera. Przez to, że jakby wiecie, jest wszechobecna ciemność, szczury, które mają świecące oczy na czerwono, platformy, które są tak na dobrą sprawę niewidoczne, kiedy nie masz maski Aku Aku. I te ostrza, które są w stanie ciebie zranić na hita, tak na dobrą sprawę. Serio, nie próbujcie tego poziomu na ciemność przechodzić, wiecie, bez maski Aku Aku. Bo serio, ten poziom w ciemności bez maski jest niemożliwy. Zresztą tak jak teraz ja mam. Tak na dobrą sprawę nic nie widziałem, więc powód mojej śmierci jest technicznie, można by powiedzieć, wytłumaczony. A nie, że zginęłem bez powodu.